Witam Was wszystkich serdecznie. Wiem, że się nie mogliście doczekać, tak jak ja, bo mam dla Was dzisiaj fajny case, czyli kolejny sposób, jak zarabiać na nieruchomościach. A mianowicie dzisiaj opowiemy o wyodrębnieniu nieruchomości, czyli lokalu. Bardzo ciekawe, wiem, że możecie to wykorzystać na różnych domkach może, na różnych kamienicach. To jest tylko taki przykład, więc co? Idziemy do flipcharta i już Wam to opisuję. Działamy! Żeby w ogóle podejść do tego sposobu, to musicie wiedzieć, co to jest nieruchomość. Jeżeli nie wiecie, zapraszam do odcinka dla początkujących, więc Wy powinniście już na tym etapie wiedzieć, co to jest nieruchomość. W skrócie przypomnę, nie będziemy tego rozpisywać, że nieruchomością co do zasady są nieruchomości gruntowe, czyli grunt zabudowany budynkiem, albo wyodrębniony lokal mieszkalny. Więc jeżeli mówimy o wyodrębnionym lokalu mieszkalnym, to musimy się skupić na takim czymś, że właśnie na przykład z budynków jednorodzinnych, one co do zasady, czyli mamy pierwszy przykład, budynek, gdzie możemy to zastosować, Wam teraz piszę. Budynek jednorodzinny. I co do zasady z prawa budowlanego wynika, że one są mogą być dwulokalowe. Dwulokalowe. Tutaj znaczymy wyodrębnienie. Wyodrębnienie. Ok? Czyli jednorodzinny, dwulokalowy. Drugi temat to jest tak naprawdę, moim zdaniem, gdzie możecie to użyć, to załóżmy kamienice, prawda? I dzisiaj się na tym skupimy w dwóch przykładach. Ja ogólnie znam więcej przykładów, ale dzisiaj opowiem Wam o tych dwóch. Czyli załóżmy jakieś kamienice, albo widzicie, że są to jakieś budynki wielorodzinne. Nazwijmy to kamienice, ok? I teraz tą kamienica, gdzie nie ma wyodrębnionych lokali, ogólnie bym zadał Wam pytanie, ale że prowadziłem dzisiaj wykład, to jest to o tyle ciekawe, bo większość z Was myśli, że to jest budynek i ten budynek ma księgę wieczystą. No właśnie, tu jest mylne pojęcie. Kamienice to tak naprawdę jest sprzedawany grunt. Grunt zabudowany budynkiem, czyli ta druga opcja. To jest nieruchomość. Nie kamienica jest nieruchomością, tylko grunt zabudowany tym budynkiem. I teraz tak. I kamienice co do zasady, czyli tutaj jest grunt zabudowany. Zabudowany, ok? Grunt zabudowany. Grunt zabudowany. I teraz zmieniły się przepisy w 2020 roku od stycznia, które pozwalają, w jakimś sensie legalizują, tak w dużym skrócie bym powiedział, żeby te pierwsze budynki jednorodzinne, które powstały przed, z tego co pamiętam, 2001 albo 2004 roku, żeby, jeżeli jest możliwość, i teraz co zrobić, żeby wyodrębnić lokal? Pierwszą rzeczą, może tutaj wpiszemy, żeby wyodrębnić lokale. Jakby co trzeba zrobić, jakie dokumenty? Dokumenty. Trzeba mieć samodzielność lokali. Żeby taką samodzielność uzyskać, no to tutaj normalnie kiedyś była różna interpretacja urzędów, bo stwierdzali, że lokal, jeżeli budynek jednorodzinny, to on może mieć tylko dwa lokale. I teraz w 2020 roku w styczniu zmieniły się przepisy, które mówią, że właśnie w budynkach przed 2004 albo 2001 rokiem można, jeżeli są samodzielne i nie przerabiamy tego, nie wydajemy decyzji na budowę, nie muszą być zgodne z obecnymi warunkami zabudowy i plan albo planem zagospodarowania przestrzennego. Bo teraz jakby urząd bada, żeby wydać samodzielność lokalu, to czy dane mieszkanie jest zgodne z planem zagospodarowania. I na przykład w kamienicach, jakbyśmy przerabiali te mieszkania teraz, wystąpili o pozwolenie na budowę, czyli które by musiało być zgodne z warunkami zabudowy albo planem, no musi mieć na przykład ilość miejsc postojowych w danym. Na przykład u nas w Gdyni na każde mieszkanie przypada jedno miejsce postojowe. Czasami w starych kamienicach jest to już nie do zrobienia.
Ale właśnie urząd, jakby państwo zalegalizowało trochę możliwość wydawania samodzielności, a te samodzielności to jest jeden z dokumentów potrzebnych, żeby wyodrębnić lokal. I teraz wyobraźcie sobie, że macie budynek jednorodzinny, w którym możecie wyodrębnić, nie dzieląc, bo są takie czasami wielkie kwadratowe lokale, które miały jedną klatkę i one miały wejście, parter, pierwsze i nawet drugie. Czyli możemy zrobić 3, a nawet 4 lokale. I te 4 lokale inaczej się sprzedadzą w danej lokalizacji niż jakiś dom jednorodzinny. Uzyskamy dużo, dużo większą kwotę pieniędzy ze sprzedaży. I żeby to zrobić, musimy wystąpić o samodzielność. I już teraz wiecie, że możemy zrobić taką samodzielność w budynkach, które zostały wybudowane i odebrane przed tam 2000, bodajże z tego co pamiętam, 2004 rokiem. Jeżeli chodzi o kamienice ogólnie, jeżeli ogólnie mówimy o samodzielności, to przed 1994 rokiem, jeżeli zostały wybudowane, tak w dużym skrócie, możemy występować o samodzielność lokali, jeżeli nie robimy żadnej przebudowy. I to jest klucz programu. Jeszcze tak dla Was, dla jakby podsumowania, po co to jest, czyli ta samodzielność lokalu jest o tyle istotna, żebyśmy mogli wyodrębnić te lokale. Więc skupiamy się tutaj w tych dwóch konkretnych aspektach na szukanie budynków jednorodzinnych, w których jakby z automatu możemy wydzielić konkretne lokale, nie występujące pozwolenie na budowę i czasami kamienice, które już z automatu mają po prostu lokale, ale nikt nigdy ich nie wydzieli, bo było pełno udziałowców i nie musicie mieć tej zgodności z planem. Rozumiecie? Kiedyś było tak, że deweloper po prostu specjalnie budował domki jednorodzinne, później je jakby już przygotowane były na lokale, występowało samodzielność i jakby jeden urząd nie badał. Teraz, jeżeli byłoby to albo do kamienic, które zostały wybudowane po 94 roku, to załóżmy tu, gdzie teraz robiłem, chciałbym wyodrębnić moje lokale, jest to już niezgodne z planem, więc ja już tu nie założę dla nich ksiąg wieczystych. Ja mogę sobie je wyodrębnić, ale nie założę dla nich osobnych ksiąg wieczystych, czyli nie sprzedam jako odrębny lokal, tylko ewentualnie sprzedam to jako cały lokal. A kwintesencją tego wyodrębnienia jest to, żeby z jednego budynku lub z jednego lokalu lub z jednej kamienicy, załóżmy, wyodrębnić tych lokali więcej, bo one mają tańszą cenę, a my przez to podnosimy jej wartość. To jest jeden z dokumentów. Drugi to jest jeszcze kartoteka lokali. I rzut. To są takie trzy rzut lokali. Rzut lokali. To Was tak naprawdę, to jest mniej Was interesuje, to jest kolejny etap. Tu musicie się skupić, co zrobić, żeby dostać samodzielność lokalu. Ok? I to jest moim zdaniem bardzo fajny sposób, który bardzo też jest omijany przez wielu ludzi. Nie kupuje kamienic, udziału w kamienicach, nie kupuje strychów, które można czasami wyodrębnić. Macie przykład, więc do dzieła i czekam na komentarz. Teraz do Was pytanie, napiszcie mi w komentarzu, gdzie Waszym zdaniem Wy wykorzystacie to w najbliższym czasie? Potraktujmy to jako pracę domową. Czyli czy Wy rozumiecie, jedni z Was na przykład mogą skorzystać w domkach jednorodzinnych w wyodrębnieniu kolejnych lokali. Inni na przykład potraktują to w jakichś kamienicach na zasadzie jakiejś deweloperki. Podrzućcie jakiś case, może jakiś przykład, może już zastanawialiście się nad jakimś konkretnym domem jednorodzinnym, który chcielibyście właśnie tak przerobić i wyodrębnić lokale. Uważam, że to jest bardzo ciekawe, nie odpuszczajcie tego, można na tym bardzo dużo zarobić. Do dzieła, czekam na komentarze. Do następnego odcinka. Cześć!